Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych. Program Ciepłe Mieszkanie, finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, adresowany jest do mieszkańców budynków wielorodzinnych. Termin na przygotowanie i złożenie wniosku za pośrednictwem Suwalskiego Ratusza upływa 19 stycznia. O pomoc mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do mieszkania, jak i wspólnoty mieszkaniowe liczące od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Indywidualne osoby starające się o dofinansowanie powinny dysponować prawem własności lokalu lub umową najmu. To warunek konieczny. Do podstawowego poziomu dofinansowania sięgającego maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 16,5 tysiąca zł, kwalifikują się wnioskodawcy, których roczny dochód nie przekracza kwoty 135 tysięcy zł. Jeśli dochody są znacząco niższe, wsparcie rośnie. Maksymalna kwota finansowania to aż 90% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 41 tysięcy zł. Nieco inaczej jest w przypadku wspólnot. Tutaj podstawowe dofinansowanie to 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych z ograniczeniem kwoty wsparcia do 17,5 tysiąca. Wszelkie szczegółowe informacje można znaleźć zarówno na stronie internetowej Suwalskiego Ratusza, jak i witrynie Wojewódzkiego Funduszu. Aby skutecznie sięgnąć po wsparcie, przyszły beneficjent powinien w ramach zaplanowanych robót zdemontować nieefektywne źródła ciepła oparte na paliwach stałych, zakupić i zainstalować jedno z wybranych rozwiązań. W katalogu są m.in. pompy ciepła, kondensacyjne kotły gazowe, kotły na pelet, ogrzewanie elektryczne. Wnioski o wsparcie zainteresowani mieszkańcy Suwałk mogą składać wyłącznie za pośrednictwem miejscowego ratusza.